Oficjalna premiera FC24, moi drodzy, jest już za nami, a to oznacza, że na kanale Nexium Games możemy ruszyć z zapowiadaną hucznie serią, pierwszą serią w FC24. I skoro na głównym kanale, na kanale Nexium jest prowadzony tryb kariery, swoją drogą, jeżeli pragniecie takiego klasycznego trybu kariery, to serdecznie zapraszam, na głównym kanale pojawiają się te odcinki, tak tutaj na kanale Nexium Games pojawi się coś, o czym wam mówiłem już naprawdę, naprawdę od długiego czasu. Mianowicie, moi drodzy, kariera zawodnika. I bardzo, ale to bardzo podoba mi się, że już pokazaliście sporą aktywność, jeżeli chodzi o propozycje. Ale o tym może za moment. Sponsorem kanału jest fuksiarz.pl, oficjalny bukmacher La Liga w Polsce. Dokładnie tak, moi drodzy, znajdujemy się, jak już widzicie, w panelu głównym, bo tutaj rozpoczniemy naszą karierę piłkarską od samego początku, od stworzenia postaci, od generowania tego, to wszystko będziemy tworzyć tutaj. Moi drodzy, zapewne teraz niektórzy z was się zastanawiają, no dobra, okej, jest fajnie, to jest fajna koncepcja, ale pytanie brzmi, ale gdzie ten zawodnik właściwie będzie grał? O co tutaj będzie, o co tu chodzi właściwie? Moi drodzy, a ja już wam spieszę z odpowiedzią. Chociaż tak prawdę mówiąc, to nie ja, tylko Tymoteusz Tubis 9537. No i sami widzicie, zaproponował Dynamo Drezno. I to się absolutnie zgadza. Drezno jest miejscowością blisko granicy z Polską. Jak najbardziej się zgadza jako mieszkaniec Bolesławca. Wielokrotnie w Dreźnie bywałem. Moi drodzy, zatem już wiem, jaką fabułę tutaj możemy ukuć. Tymoteusz, dzięki pięknej, pozdrawiam serdecznie. Dzięki za naprawdę, naprawdę świetny komentarz. Moi drodzy, sytuacja jest otóż banalnie prosta. Korneliusz Rzeźwicki, 26-letni już zawodnik, po absolutnie nieudanej karierze życiowej chyba, odnajduje się w ostatnim momencie, jest wyłowiony niczym Jamie Vardy. Wcześniej był na swojej drodze odrzucany przez Miedź Legnicę, przez Zagłębie Lubin, a także i Śląsk Wrocław. Wszystkie te dolnośląskie kluby, do których próbował się dostać, na których testach to był, go odrzucały. Zatem został sobie w barwach lokalnego BKS-u Bolesławiec. I w tymże BKS-ie Bolesławiec walczył dzielnie. Pokazywał się ze strony co najmniej ponadprzeciętny, jak na tamten poziom rozgrywkowy, i właśnie dlatego zwrócił uwagę no nikogo innego, jak skautów Dynama Drezno. Tym samym, moi drodzy, chciałbym, byście poznali Korneliusza Rzeźwickiego. Data urodzenia, wszystko się zgadza. W praktyce wiele się rzeczy zgadza, zresztą tak samo jak tutaj atrybuty, i uważam, że całkiem sympatycznie będzie faktycznie to zrobić. Ale powiem wam szczerze, co mnie totalnie jara, to, że w końcu zostały tutaj umieszczone gogle. Moim absolutnym, może nie idolem, ale piłkarzem, na którego patrzyłem absolutnie z podziwem, był Edgar Davids z Holandii. Z tego względu, że był zawodnikiem, który z ogromną wadą wzroku, który biegał po prostu z tymi goglami, z tymi okularami. Zastanawiam się tylko, dlaczego one są takich dziwnej wersji kolorystycznej. Gdyby były zwykłe czarne, zwykłe srebrne, tak jak to miało miejsce właśnie u Edgara Davidsa, wyglądałoby to moim zdaniem dużo, dużo lepiej. Ale tak poza tym, myślę, że nie ma tego złego. I ogółem rzecz biorąc, tak dokładnie prezentuje się nasz zawodnik, moi drodzy. Mam nadzieję, że będzie w porządku. Zatem przechodzimy oczywiście dalej. Ikona mody. No, z pewnością chcielibyśmy kiedyś zagrać w barwach londyńskiej Chelsea pod batutą Mauricio Pochettino. My natomiast jednak udamy się do naszego zachodniego sąsiada. Nie do pierwszego, nie do drugiego, a dopiero do trzeciego progu rozgrywkowego. Dynamo Drezno pod batutą Markusa Anfanga mielibyśmy rozpocząć naszą przygodę. Klub Dynamo Drezno został założony w 1953 roku. Jego siedzibą jest miasto Drezno. Klub gra w trzeciej lidze, w trzecim szczeblu w systemie ligowym w kraju Niemcy. No wszystko się, moi drodzy, zgadza. Pozostaje nam tylko i wyłącznie nacisnąć X, ustalić długość połowy na 3 minuty euro, styl negocjacji luźny, okno transferowe niech będzie włączone, trudność meczu dajmy sobie legendarny, zobaczymy jak to się będzie miało. No oczywiście legendarny z włączonymi trybami rywalizacji i tak dalej w trybie kariery u nas funkcjonuje.
ale w przypadku kariery zawodnika może być nieco ciężej, aczkolwiek postaramy się. Przechodzimy oczywiście dalej, moi drodzy, nowe początki. Porządki pewnie też. Gwiazdy, publiczność, emocje, rywalizacja, zdobyte bramki, wygrane starcia. My kontra oni, mój zespół kontra twój. Tworzymy nowy plik kariery, kariera zawodnika. Niech będzie i tak, moi drodzy. I rozpoczynamy. Oczywiście animacja jak zawsze standardowo. Witają nas, widzimy całą drużynę, która trenuje, mają całkiem niezły ośrodek treningowy jak na trzecią Bundesligę. No i teraz naturalnie mamy tutaj kilka nowych twarzy, w tym my. O, patrzcie, jaki byk! Ależ to jest potężny dzikus, no po prostu masakra. Powiem wam szczerze, że już myśląc o naszych przeciwnikach, widząc takiego rozpędzonego, ważącego ponad 100 kg, czołg, po prostu absolutny czołg, który by zmierzał w ich stronę, no to raczej bym uciekał, gdzie pieprz rośnie. Moi drodzy, no dobrze, mamy oto i swoją drogą podoba mi się, że 100 kg tutaj jest brane oczywiście za tkankę mięśniową, a nie za tuszę. Miejmy nadzieję, że kiedyś. Działania, decyzje i tak dalej, moi drodzy. No i dobrze, jesteśmy w naszym nowym klubie, jest to Dynamo Drezno. Możemy powiedzieć wszystkim, że jesteśmy gotów. Ja nie ukrywam, że ja raczej bym chciał być duszą zespołu. Mam takie nieodparte wrażenie, że dusza zespołu to by była taka rola, w której mógłbym się odnaleźć, ale no właśnie, pytanie, czy coś takiego to jest w ogóle to, co powinno takiego napastnika jak my tutaj interesować. Ocena menadżera, no to oczywiście poprawę ocenę menadżera to treningi, musimy unikać grzania ławki i tak dalej. No i teraz oczywiście agent, to też już wszystko wiemy. Zatem nasz aktualny kontrakt wygląda następująco i tutaj wraz z edycją tej pensji mamy ewentualne strzały na bramkę i ocenę meczową. Tutaj mamy strzały na bramkę, powiem wam tak, ja jestem gotowy zarabiać nawet więcej, ja bym chciał zaakceptować sobie pensję na poziomie 12 tysięcy euro jak najbardziej. A teraz co do naszej drogi. Docelowa drużyna, moi drodzy, zastanawia mnie teraz właśnie i zapraszam też was do sekcji komentarzy, jaka to powinna być drużyna. Czy może jednak powrót do naszej rodzimej ekstraklasy? Nie ukrywam, że na jakiś czas w tej ekstraklasie można by przez jakiś czas zagościć. Może w warszawskiej Legii, może do tej drużyny, może dlaczego by nie, teraz do stołecznego klubu. W sumie mieszkam w Warszawie 2 lata, a jeszcze ani razu jakby Legią de facto nie rozgrywałem. A ostatnio nawet dostałem na urodziny od kolegów koszulkę Legii. I teraz zanim się zaczniecie zabijać w sekcji komentarzy, ja mam tak samo koszulkę Zagłębia, Miedzi Legnica, Śląska Wrocław, Wisły Kraków, Pogoni Szczecin, więc halo. No dobrze, a jakby to tutaj wyglądało z pensją? Szczerze powiem, że raczej na jakiś większy morderczy wzrost pensji to my tutaj w Legii byśmy liczyć nie mogli, więc chociażby tak na... A ciekawe, czy w jakimś innym klubie z ekstraklasy moglibyśmy liczyć na ten wzrost pensji? W Rakowie! A to ciekawe. W Rakowie moglibyśmy liczyć. Zastanawiająco, powiem wam szczerze, nisko tutaj te zdolności finansowe Legii. W Lechu Poznań również, ale Lech Poznań też w tej naszej karierze pojawiał się wielokrotnie właśnie. No dobrze, wiecie co? Spróbujemy. Niech będzie maksymalna pensja też i w Legii. Jeżeli mielibyśmy faktycznie utrzeć nosa niektórym, to niech będzie i tak, a w takim wypadku dla zachowania pewnej ciągłości, no to niech będzie, że zaczniemy sobie tutaj od pensji wynoszącej 8 tysięcy. W porządku. Na rekomendację agenta oczywiście będziemy musieli jeszcze chwilę poczekać. Warto wam w tym momencie przybliżyć ofertę od oficjalnego partnera naszego kanału, czyli oczywiście od fuksiarz.pl. Moi drodzy, przypominam, zakład bez ryzyka, ma maksymalnie 300 zł, macie tutaj absolutny zwrot w razie niepowodzenia, ale co ważne, darmowe 20 zł na La Liga, niezależnie od wysokości waszej wpłaty. No i właśnie, skoro jesteśmy już przy temacie La Liga, to myślę, że warto byłoby zatrzymać się na chwilę przy starciu Girony z Realem Madryt. Jak sami widzicie tutaj na kuponie, dosyć odważnie postawiłem, że Girona nie strzeli bramki. Kurs aż 3-0. I ja owszem wiem, że Girona wzmocniła swoją ofensywę, zresztą funkcjonuje to w tym sezonie do tej pory, jak sami widzieliście, całkiem nieźle, aczkolwiek jednak coś mi tak podpowiada,
Nie jestem w stanie dokładnie określić co, ale kupon widzicie na załączonym obrazku. Z tego miejsca oczywiście przypominam, że cała oferta, do której link znajdziecie w opisie, jest skierowana wyłącznie do osób pełnoletnich, ale nie bez powodu zatrzymuje się właśnie przy starciu Girony z Realem Madryt. Mianowicie pragnąłbym was również z całego serca zaprosić na swojego Instagrama, gdzie to właśnie pod takim oto postem, to zdjęcie, które widzicie tutaj na załączonym obrazku, będzie okraszone specjalnym postem konkursowym, na którym to będziecie mogli oczywiście od fuksiarza wygrać oryginalną koszulkę królewskich, więc jest to naprawdę, naprawdę nie lada gratka. Moi drodzy, zatem do zobaczenia na Instagramie, trzymam kciuki za wasze kupony, przypominam wam raz jeszcze oczywiście o ofercie fuksiarza, a my już spokojnie wracamy do naszej kariery zawodnika. Muszę wam powiedzieć, że całkiem ładnie wyglądają te koszuleczki, no zdecydowanie. Zdecydowanie, powiem, nawet się jaram zobaczyć swoje nazwisko za każdym razem. Nigdy nie miałem tutaj tak faktycznie, jak robiliśmy karierę. Zawsze to był ten Kopawry, zawsze to był ten Kopawry i tak dalej, a teraz wiecie co, widzowie? Spróbujemy, spróbujemy zrobić to faktycznie pod własnym nazwiskiem, zobaczymy. Docelowo takie włosy może będę miał, jeżeli chodzi o długość. Na razie troszeczkę krótsze są tutaj podcinane, ale myślę, że nie ma aż takiej tragedii. Byk jest kolosalny, to jest po prostu niepojęte. Jak spojrzycie na tego chłopa u góry, no to jest po prostu dzik, jakich mało. No a my spoglądamy sobie dalej w wiadomościach, co tutaj jest ogłoszone. Oczywiście Christopher Nkunku i tak dalej od agenta. Aktualnie mamy obecny kontrakt z Dynamem Drezno jako... no w sumie powiem wam tak, że upgrade, odejście do Legii to tak czy siak będzie dla nas upgrade. Tutaj gramy na trzecim poziomie rozgrywkowym, tutaj jest to główny poziom rozgrywkowy w Polsce. Może by była jakaś Europa, może jakieś eliminacje Ligi Konferencji, nie wykluczam takiego scenariusza, więc kto wie. No dobrze, jeżeli chodzi o działania, no to przywitaliśmy się już z kolegami, to już mamy za sobą. Mamy wynegocjowane całe te sprawy, więc moi drodzy, nie pozostaje nam nic innego, no punktów osobowości i tak dalej, jeszcze póki co tego rozdysponować nie możemy. Trzeba nam po prostu przesymulować kilka dni do przodu. Sezon na dobrą sprawę, z tego co widzę, rozpoczynamy w trybie ekspresowym. A jeszcze zanim sezon, to ej, halo, dlaczego tak przesymulowaliśmy ten mecz? Kurczę, trochę się nie spodziewałem, że aż tak to ekspresowo pójdzie, ale no niech będzie. Skoro mamy już do przydzielenia atrybuty, to zróbmy. Myślę, że przyspieszenie, patrząc na to, jakim czołgiem jesteśmy, to jest coś, co jest na pewno nam potrzebne. Oczywiście, wykończenie, jak przystało na napastnika, z pewnością, aczkolwiek chciałbym bardzo zwiększyć mobilność naszego zawodnika, więc na obecną chwilę właśnie w to przyspieszenie zdecyduję się zainwestować nasze punkty, żebyśmy się nauczyli faktycznie biegać. No i do wykończenia jeszcze te punkciki jak najbardziej być mogą. W porządku, moi drodzy. Ten pierwszy mecz zakończyliśmy spektakularnym zwycięstwem, chociaż trochę mam wrażenie, że bez mojego udziału. Wita nas w klubie oczywiście menedżer. Mamy informację o tym, że możemy otrzymać także powołanie do reprezentacji Polski. No dosyć późno by to było, ale tak jak mówię, ja podaję tutaj ten przykład Jamie'ego Vardy'ego, bo on jest dosyć adekwatny. Jesteśmy zawodnikiem, który ma 26 lat, ma 70 punktów overalla, więc faktycznie takie rozbłyśnięcie do poziomu 80 kilku punktów overalla, myślę, że jest w naszym zasięgu. No dobrze, możemy zapisać się na kurs tańca. Ja chodziłem jak najbardziej na salsę, więc moi drodzy, odzwierciedlamy moje życie tutaj. To co, jakąś autobiografię tutaj będę taką wirtualną odzwierciedlał, a nie tryb kariery zawodnika. No dobrze, agent, czy coś nam tutaj już agent sugeruje? Agent nam zasugerował bardzo wysoki klub, bo Cagliari to naprawdę, naprawdę wysoko mierzy i to tylko Cagliari jest jego rekomendacją. Jeszcze Metz i Cagliari. Tu jest naprawdę, naprawdę wysoko. Jeżeli chodzi o ten klub czy ten, no to tutaj na pewno bym już raczej chciał mieć troszeczkę wyższe wymagania finansowe, jeżeli miałbym odejść do takiego zespołu. I w przypadku Metz nic to nie zmienia, ale w przypadku Cagliari dosyć mocno. No dobrze, przejdźmy sobie w takim razie, moi drodzy, dalej i zobaczymy, czy zagramy w tym pierwszym meczu. Tak jest, mamy okazję wykonać trening, mamy okazję się rozwinąć, więc to robimy jak najbardziej. Trenuj i rozwijaj się, sesje treningowe są jak najbardziej w cenie, gry treningowe również. Jakie ćwiczenia możemy sobie tutaj dodać? Bieg przez bramki to jest teoretycznie łatwe, się okaże, czy w przypadku naszej sylwetki będzie to faktycznie takie łatwe zadanie. Przebić mur możemy też jak najbardziej i kolejne strzelanie, a możemy nawet kilka treningów strzelania, więc to mnie akurat bardzo cieszy. Dribbling i strzał.
a niech będzie. Spróbujemy poszaleć, zatem zaczynamy od biegu przez bramki. Korneliusz Rzeźwicki. Czy ja dobrze wpisałem swoje nazwisko? Mam wrażenie, że tak. Rzeźwicki, no po prostu no nie ma zieta, ale to jest absolutnie naturalne. I teraz uwaga, 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 ależ tutaj chłop zwrotny jest, jak wóz z węglem. Jak jakaś furmanka, ale dajemy radę. Jeszcze przejście w tę stronę. Jeszcze mamy tutaj obrót. Już tak czy siak mamy notę, która nam chyba to zapewni, ale próbujemy. Bardzo ładny zwód. Zwrotny jest. Mimo takiej masy, mimo absolutnej degeneracji tych miejsc. Nie no, jest w porządku. To teraz jeszcze przebijmy sobie mur i też powinno być wszystko w jak najlepszym porządku. Rzeźwicki strzał, naprawdę w taką szczelinę ja się wcisnąłem. W sensie trafić to trafić, nie trafić w całą zabudowaną bramkami tarczę, w całą zabudowaną tarczami bramkę, to jest naprawdę, naprawdę spore wyzwanie. Jezus Maria, chłopie, ty weź się uspokój. No nie, tylko nie słupek. A, dobra, mamy jeszcze jedną próbę. To próbujemy. Jezus Maria, niedobrze, niedobrze, niedobrze. Ale już prawie mamy tą notę. Nie stresuj się. Jezu, no nie, no halo! Proszę zbić tarczę. Jest! Dobra, udało się. Ostatnim rzutem na taśmę. Ostatnia próba i udało się. To teraz strzały z daleka. Ocenione zaledwie na 63 punkty overola, ale spróbujemy. Mamy wdarcie się w pole karne. Strzał finezyjny nawet. No proszę, znalazł się tutaj mi... O, okej. Okay. Mam wrażenie, że w naszej karierze taka sytuacja może się wydarzyć nader często, czyli po prostu wbiegnięcie najzwyczajniej w świecie w przeciwnika. Teraz spróbujemy położyć bramkarza, trzeba było to wykonać rotację w drugą. Ej, no ale jak ja mam go położyć, jeżeli ta piłka mi tak odskakuje? Ja rozumiem, nie jestem demonem prędkości, ale no ludzie, zastanówmy się. A w ogóle to nie jest bramkarz, tak? Tylko to jest obrońca. Tak, to jest obrońca. Pach, pach. Udało się. Na styki, ale mamy to. I raz jeszcze, podoba mi się swoją drogą, powiem wam, że ten system rozwiązywania tych nowych treningów, tak jak to ma miejsce i w trybie kariery, i w trybie zawodnika, jest moim zdaniem naprawdę sensowny. To, że te treningi się wykonuje tylko przed tymi meczami, powoduje, że raz, ma się nawet ochotę raz na jakiś czas ten trening wykonać, bo ja na przykład wykonuję te wszystkie, próbuję wykonać zarówno w trybie kariery menedżera na głównym kanale, jak i tutaj na razie będziemy próbować wykonać wszystkie. No a dwa, faktycznie zyskanie tych dodatkowych ewentualnej premii do statystyk też ma jak najbardziej sens, to brzmi sensownie, to jest w sensie kurcze blade całkiem legitne. Patrzcie, jak się ładnie zastawiamy plecami, puch, sypnięcie idealnie i teraz jeszcze wchodzimy sobie tu, strzał zewnętrzną częścią stopy, 9 sekund, a my nadal mamy taką, szczerze mówiąc, słabą tą notę. Okej, teraz jest nieco lepiej. Zobaczymy, czy jeszcze się nam uda to poprawić. Jest! Ej, też rzutem na taśmę! Rewelacja! Ogarnęliśmy wszystkie treningi na maksymalną możliwą ocenę. Tym samym trenerowi też powinniśmy się raczej, wiecie, spodobać. Powinien powiedzieć, że to jest dobry chłopak, to jest dobry zawodnik. On dobrze, ciężko pracuje. Mi się to podoba. Możemy w takim razie przejść do rozwoju naturalnie i wydać te punkty. Zastanawiam się, czy nie deprymuję tutaj troszeczkę tych punktów strzelania na rzecz... Dobra, woleję. Sorry, zobaczyłem to i już wiedziałem, że... To musi się tutaj absolutnie pojawić. Wykańczanie i woleje. O tak, będziemy jak ten gwiazdor, ten jeden gwiazdor. Ale zobaczymy, moi drodzy, czy teraz z takim wykończeniem, z takimi wolejami będziemy w stanie jakoś sensownie w takim starciu namieszać. No dobrze. Rzeźwicki zmienia Lemera już w 59 minucie. Gramy jako Rzeźwicki naturalnie. I teraz pytanie, czy zagramy sobie cały mecz, czy zagramy sobie tylko najlepsze akcje. Ale wiecie co? Ja bym zagrał chyba tylko i wyłącznie jako Rzeźwicki, próbowaliśmy tak zrobić na trybie w tym testowym odcinku na głównym kanale. Niestety, ale z tego co widzę, to zostaje wystawiony na prawym skrzydle, a zdecydowanie przy, no nie wiem, no Shaqiri troszeczkę się może kojarzyć, aczkolwiek mam nieodparte wrażenie, że to nie jest najlepszy dla nas wybór. Ale moi drodzy, podaj piłkę celnie dwa razy, okej, to jest zajebisty cel, kamera jak zawsze. Dobra, już wszystko, no... Halo,
przecież, a nie, dobra, już się wczytało, już mówiłem, że przecież, już się miałem denerwować, że przecież zmieniałem tą kamerę. Ja karierę zawodnika gram zazwyczaj na kamerze gwiazdy i zobaczymy, czy ta gwiazda tutaj się okaże być, no na pewno będzie ciężko, tym bardziej na legendarnym poziomie się jakoś z tym zaznajomić, ale spróbujemy. Na razie pierwsza akcja zakończona absolutnie fatalnym podaniem z naszej strony i tak szczerze powiem, się śmiałem z tych dwóch celnych podań, ale ja to zaraz spróbuję wykonać w taki dosyć chamski sposób. Okej, nad podaniami będziemy musieli ewidentnie popracować, bo nie wygląda to najlepiej. Spróbujemy sobie przerzucić tą piłkę. Ej, dobrze to się zapowiada. O, wypuszcza nas tutaj na skrzydle. Zobaczymy, czy te punkty zainwestowane w przyspieszenie tutaj się nam opłacą. Rzeźwicki już pada w pole karne. Rzeźwicki, próba strzału. Może być dobitka. Ależ poszedł tym prawym skrzydle. No nie, naprawdę przegrywamy. Kiedy oni mieli akcję? Nie widziałem tej akcji. Nie widziałem, trochę nie chce mi się wierzyć. Moi drodzy, rozpoczynamy naszą piękną historię w Dreźnie. To jest oczywiście mecz towarzyski, więc nie ma tego złego. Mam nadzieję, że mimo wszystko jakoś się pokazaliśmy na tej przestrzeni tych zaledwie 30 minut z dobrej strony. Może powinienem zagrać cały mecz i wtedy faktycznie byśmy zobaczyli, jaki wpływ mamy na grę. Nie wiem de facto, czy zrealizowaliśmy jakiekolwiek tutaj założenia taktyczne, czy też nie. To jest raczej trudne zadanie. Okej, udało się nam zrealizować jedyny cel, no to naturalnie z podaniami. Na całe szczęście był on zwiększony, więc nie ucierpiała aż tak nasza nota u menedżera, jakby ucierpieć ewidentnie mogła. Patrick Schick, zaprezentowany kibicom klubu Inter po transferze. No ja powiem wam tak. Ja Patrickiem Schickiem się interesuję nie bez powodu, moim zdaniem, w trybie kariery. Ja sobie wczytam tą poprzednią sesję treningową, tak zrobimy, troszeczkę to będzie pójście na łatwiznę, ale mam wrażenie, że teraz warto by się skupić jednak na tym występie meczowym, zatem przechodzimy do dnia meczowego. I ja raz jeszcze jestem niestety ustawiany na skrzydle. To właśnie, wiecie co, to jest bardzo dobra sprawa, że ja teraz w tym momencie przejdę sobie do mojej gwiazdy i ja chcę przejść do zespołu, ja chcę zobaczyć, jaki tutaj jest zatem przekrój tych punktów overalla. No ja mam najwięcej. Mam jeszcze 20, a jeszcze mam 25 lat, bo tutaj jeszcze nie było września. Więc no z całym szacunkiem dla tych napastników, ale myślę, że to kwestia czasu, aż ja powinienem być wystawiany na pozycji numer 9 od pierwszej minuty. Mamy kolejne 3 punkty do rozdania umiejętności. Teraz mogę już tą szybkość biegu także tutaj rozwinąć. Mamy jeszcze jeden punkt, jeżeli chodzi o strzały. Strzały z daleka, karne. Może w takim wypadku tu, no to zaoszczędźmy jeszcze to na te wykończenie i na te woleje. A jak wygląda nasza sytuacja kontraktowa? Jeżeli chodzi o Dynamo Drezno, musimy mieć 30% występów, bramki zdobyte, 19 aż bramek. Wow. Jeżeli chodzi o 25 goli, ja sobie tutaj... Tu 40! Co jest? Wy niepoważni! To jest... Halo! To jest dużo bramek! To jest naprawdę dużo bramek! Mam wrażenie, że ktoś tutaj zapomniał o tym, ale to jest sporo goli. No dobrze, moi drodzy. Zagramy sobie teraz od pierwszej do ostatniej minuty i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Korneliusz Rzeźwicki zamienia Jakuba Lemera. Uczestnicz w bramce, zalicz asystę, to ja bym dał sobie już tą notę meczową 7-5. Mam wrażenie, że te noty meczowe da się troszeczkę łatwiej teraz wyrobić. Nieźle, nieźle, nieźle się pokazujemy tutaj z dobrej strony. Celne podanie. Hauptmann. Hauptmann, może powinienem tam to asekurować. Ale patrzcie, czy on wygra tą piłkę? Nie udało się. Spokojnie, dobrze, to są... skromne wielkiego początki, to was mogę zapewnić. No ja już rozbudzam, rozbudzona jest moja wyobraźnia do granic możliwości, jeżeli chodzi tutaj o drużynę, do jakiej moglibyśmy się dostać, co będzie dalej. Ale nie ukrywam, że trochę mi jara ten nowy koncept z wyborem drużyny. Jest on niezły. Brol, dobra interwencja. Troszeczkę tam było nerwowości, ale się udało. Szybka wymiana z bocznym obrońcą. Meliczenko, ale mogłeś grać przez środek, absolutnie Meliczenko. Lewald. Dzwoni do mnie telefon. Dobra, już jestem, aż mi się zdążyła konsola wyłączyć, ale na całe szczęście wracamy dokładnie do tego samego momentu, w którym byliśmy i lecimy. Meliczenko. Ja też muszę tutaj, nie ukrywam, zaznajomić się trochę z naszym składem, z tymi naszymi opcjami, z wachlarzem umiejętności, jakimi dysponuje Dynamo Drezno.
I teraz piłka zagrana przez środek. Całkiem nieźle to wygląda. Trochę mnie irytuje fakt, że jestem ściągnięty na to skrzydło za wszelką cenę. Ja bym chciał tutaj zdublować troszeczkę pozycję napastnika. Huknął z voleja bez zastanowienia. No jakżeby inaczej. Może i nie była decyzja najgorsza, ale wykonanie było tragiczne. No absolutnie tragiczne. No dobrze, moi drodzy. Myślę, że naszych szans na zdobywanie bramek raczej upatrywać będziemy musieli no w rozgrywkach ligowych. Jeżeli chodzi o puchar, to za wiele my tutaj nie zdziałamy. Aczkolwiek pytanie brzmi, czy nagminnie, z tym uporem maniaka wręcz, będzie nas nasz trener wystawiał na pozycji skrzydłowego. Mam nadzieję, że to jest tylko taki chwilowy eksperyment na rzecz pucharu przedsezonowego. A teraz popatrzcie, dobra piłka. Jak on tu mi poda po zie... O Jezus Maria, on mnie tak wyczyścił. No to szapoba, szczerze powiem, zrobił to naprawdę, naprawdę perfekcyjnie. Nie wiem, jak u mnie wygląda, jeżeli chodzi o warunki fizyczne do gry głową. Piłka została wybita, ale ja o nią powalczę. Oddajemy ją piętą. Dobra, dobra próba, dobre podanie, dośrodkowanie w pole karne. Myślałem, że teraz mogę przeciąć ewentualnie linię podania. Nic jednak z tych rzeczy się nie wydarzyło. Nasza nota to jest 5-8. Dalekie jest to od estymowanego przez nas 7-6. Bardzo dobra teraz piłka przejęta. Herman, the German, Queto. Pokazujemy się tam, może otrzymamy tę piłkę. Tak też się stało, ależ to był dobry strzał. I nie było spalonego. Takie cięte zagranie. Wybronił to chyba mimo wszystko goalkeeper Wycombe, ale ten instynkt, ta prośba o to podanie w tym momencie, to był właśnie taki przebłysk naszego geniuszu. Mam nadzieję, że ten przebłysk uda się nam pokazywać nieco... Głupia strata teraz z mojej strony. Okej, okay, w porządku. Na drugą stronę, Meliczenko. W porządku, mamy piłkę, od razu z pierwszej zagrana do środka. Herman, Will. Kompletnie tutaj nie dogadaliśmy się, jeżeli chodzi o zamysł tej akcji. Myślałem, że częściej tutaj by mnie wykorzystywali jako zawodnika, który mógłby przepuszczać te piłki. No a oczywiście w ostatnim momencie być tym egzekutorem. Ale musicie przyznać, że ta kontra przed chwilą była naprawdę obiecująca. A z drugiej strony, co my tutaj możemy dużo mówić o obiecujących sytuacjach, jeżeli ostatecznie bramka do siatki nie trafiła. Przepraszam. Wracam na pozycję, przestańcie mnie tutaj gnębić za to. McCleary strzał, broni nasz goalkeeper, będzie rzut rożny dla Wycombe. My w końcu jesteśmy ustawieni na pozycji napastnika. Fakt faktem, jest to prawy napastnik, więc będziemy tutaj próbować zagrać na dwójkę. Zobaczymy, czy nasz zespół będzie w stanie jednak jeszcze w tej końcówce tego meczu nawiązać trochę równorzędnej walki. Na razie powiem wam szczerze, że wygląda to tak... tak mocno średnio, jeśli mam być szczery. McCleary, Scowen. Dobrze, jest przechwyt. Zimmerschied. Teraz jest okazja. Meliczenko. Zagrywamy piłkę do środka. Herman. Dobrze, bardzo dobrze się zastawiliśmy. I teraz Hauptmann, ale dlaczego w taki sposób? Już powinien indywidualnie to kończyć. Rzut rożny, kolejny rzut rożny. Możemy spróbować to poprosić o dośrodkowanie w taki sposób. Nic z tego nie wychodzi, chociaż próbujemy strzelać za wszelką cenę. 88 minuta. Jeszcze ten gol na remis wisi w powietrzu, bo troszeczkę ciśniemy. Chociaż klarownych sytuacji, jeśli mam być szczery, to na razie tutaj brakuje. No, bez zastan... O nie, no... I co, Jezu, Chryste, no nie, tak to wyglądać nie może. Tak to wyglądać absolutnie nie może. A jednak niestety się wydarzyło. No nie, powiem wam szczerze, że jestem troszeczkę zniesmaczony takim obrotem spraw. No i co ja mogę teraz wam powiedzieć, moi drodzy widzowie? Zszedł z boiska, możemy przesymulować pozostałą część tego spotkania, ale prawda jest taka, że... wiele więcej to się tutaj nie zmieni. Na pewno przesymulujmy pozostałą część tego meczu. Moi drodzy, no jest jak jest. Nie jest najlepiej, to z pewnością.
nie zapiszemy się raczej złotymi zgłoskami, jeżeli chodzi o pamiątkę po tym występie meczowym u naszego trenera, ale mimo wszystko... Co? Ej, zachowaliśmy wyjściową jedenastkę, popatrzcie na to. Wyjściowa jedenastka jest. Więc... No dobra, puchar przedsezonowy za nami. My mamy możliwość odblokowania teraz pierwszej umiejętności. I to są umiejętności stricte zarezerwowane dla danych cech. No nasz najwięcej jest oczywiście indywidualisty. Mocne strzały, pewne przyjęcie, artysta sztuczek. Tutaj mamy tiki-takę, podania na dobieg, technika, szybkość. Wiecie co? Szybciej oddaje mocne strzały, które mają zwiększoną szybkość. Szybciej oddaje strzały z podcinką z poprawioną celnością. Ma mniejszą szansę na błąd podczas przyjęcia piłki i szybciej przechodzi do dryblingu z lepszą kontrolą. Ma możliwość wykonywania wyjątkowych sztuczek technicznych. Strzelec finezyjny, stałe fragmenty, szybkie podania, podanie górą. Wiecie co? Myślę, że strzelec finezyjny paradoksalnie będzie tutaj dla nas najlepszą opcją na początek. No dobrze, tak się zatem ma nasz pierwszy odcinek kariery zawodnika. Lekką nie będzie.